nie chcesz pogadać? Roch, masz prawo udawać, że śpisz. Możemy pogadać. No, bo wydaje mi się, że musimy. Wiem, jestem tego świadomy. Może ty mi chcesz coś powiedzieć, bo nie odzywasz się do mnie przez ostatnich kilku dni. Znaczy, zauważyłem, że chorzę porajskim jakiś nasz kontakt tak bardzo osłabł. Nie wiem, jak nawet ugryźć temat. Widzę, że masz po prostu osoby, które są ci bardzo, bardzo bliskie i są z tobą od początku i w stosunku do nich jesteś otwarty, a ja jestem gdzieś tam dopiero na drugim czy trzecim planie, jeżeli chodzi o rozmowę. Ja się czuję totalnie odrzucona od waszej grupy. No ale to tak już jest. No nie wiem, jak to chciałabyś zmienić, żeby tak było. Bo ja ciebie rozumiem, rozumiem twoje podejście. Na początku rzeczywiście nie było grup. Każdy wszedł i był otwarty, była jedna grupa. Potem ty sama weszłaś i się zamknęłaś na jedną osobę, gdzie cała grupa to zauważyła i stwierdziła, że nie ufa ci, że jest coś nie tak. Myślę, że jakiś niesmak po tym wszystkim też mógł zostać. No wydaje mi się, że ja nie mam powodów, żeby ci nie ufać. Jak odbiera cię grupa, jak cię postrzega, już jest zależne tylko od ciebie i od nich. Dla mnie wszystko bierze się po prostu z waszego podejścia i nastawienia, no. No ale grupa widzi, że ty miewasz humory, że jesteś bardzo zamknięta, że w ciągu dnia śpisz i nawet jak jesteś na basenie, to nie zagadujesz. Nie idę zapalić. Ona chyba już ma pewność, że prawdziwej pary z Rochem nie stworzy. Szkoda. Nie wiem, co z tym zrobię, bo na ten moment nie mam za bardzo pola manewru.